Wielka orkiestra i oczywiście naprawdę wielki finał po Stadionie Śląskim. Zapraszamy wszystkich na warsztaty, na pokazy służb mundurowych, na różnego rodzaju pokazy ratownictwa medycznego, na koncerty. Na scenie naprawdę bardzo duże gwiazdy. Za chwilę ruszamy z Woźpowym Korowodem, który tą część artystyczną rozpocznie. I oczywiście żelazny punkt programu o 20:00 Światełko do Nieba, które też na żywo będzie zjawiskowe. Wczoraj już ogłoszono, że orkiestra jeszcze przed rozpoczęciem finału zebrała ponad 42 miliony złotych. Na pewno ten rekord pobijemy zeszłoroczny. My od samego początku wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No i to jest taki naturalny odruch. No troszkę było kłopot przez 8 ostatnich lat. Dopiero żeśmy przyszli tak naprawdę teraz, więc dopiero tam. Chcielibyśmy zobaczyć głównie Oberschleisen. No i... Zespół Śląsk, tak. Kiedyś jej pomogli, ona teraz pomaga, także tak to wygląda. Ona się urodziła z wagą 1200 gram i cały sprzęt w szpitalu był dzięki orkiestrze, także tak to wygląda. Teraz ona pomaga. A jakoś tak mamy syna, który choruje też na płuca, leczy się od urodzenia u pulmonologa i stwierdziliśmy, że dlaczego nie. I dobiegł jako pierwszy z nas, bo nasza piątka biegła, więc jest dobrze. Szczerze mówiąc, tu jest tyle pozytywnej energii i ludzie, którzy się mijają, się dorzucają, po prostu tak dużo jest uśmiechów i radości z tego wszystkiego, że to jest naprawdę fajne. Będziemy bić, próba bicia rekordu w ustanowieniu największych zielonych płuc Śląska. Chcemy, żeby obraz przedstawiał ogromne zielone płuca. Chcemy ustawić 1000 osób z zielonymi kartonikami po to, żeby z góry ten obraz wyglądał faktycznie jak te płuca, no bo faktycznie w tym roku gramy przecież dla płuc po-covidowych.